To, że ja wyglądam jak przez okno, to jest jedno, nie? Okrągłe 100 centymetrów. No i tam zaczął się pomysłowy Dobromil. Piu, 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 piu. Dlatego, że słuchajcie, szukam telefonu, a ja mam cały czas go tutaj, nie? W kieszonce. I widzicie to, nie? Jak ja tutaj właśnie stoję, nagrywam i widzicie mnie w lustrze, teraz rozumiecie. Hej, widzowie, hej, to ja. Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jest słabo. No nie jest za ciekawie, bo na przykład w nocy poszłam spać w christmasowej, i to nie piżamie, tylko koszulce. Znaczy, no w sumie, no można by sobie było zrobić z tego koszulkę do spania. No nieważne. Wczoraj mówiłam wam, że Laurka się rozchorowała. No i naprawdę się rozchorowała, słuchajcie. Mówiłam wam, zapalenie gardła, gorączka cały czas, non-stop. Teraz jest o wiele lepiej, ale noc była straszna. W sensie nie dla mnie, że ja miałam taką noc czujną bardzo, nie? A ona miała taką męczącą. 39,4. Później miała 38,7 i ta gorączka tak skakała non-stop kilka godzin. Przeciwgorączkowe nie działały. Później dopiero po kilku godzinach one zaczęły działać. No i zaczęło się robić lepiej. Do jakiejś 3:30 to było straszne. Ona się tak kręciła z boku na bok. Ona spała, tylko ona nie mogła sobie tak, wiecie, znaleźć miejsca i ten sen był taki przerywany. Ona tak spała 3 minuty, zaraz się przekręciła, bo wiecie jak to jest, jak gorączka jest taka ogromna, nie? No i później spała ze mną w łóżeczku. Później znowu ją przełożyłam i to, że ja wyglądam jak przez okno, to jest jedno, nie? Najgorsze było w tym wszystkim to, że no, to jest taka twoja bezradność i ty nie wiesz, jak możesz pomóc swojemu dziecku. Robiłam jej okłady, wiecie, na czółko, tutaj na kark, przy tej gorączce, żeby to szybciej może trochę pozbijać. I powiem wam, że teraz też ma stan podgorączkowy, ale no jest o wiele, wiele lepiej. Po prostu pozwalam ci na wszystkie bajki, po prostu na wszystkie bajki świata, jakie by nie chciała, na wszystkie programy telewizyjne, jakie by nie chciała oglądać. Po prostu, no, należy się. Dzięki Bogu, że jest taka sytuacja, że to jest pierwsza sytuacja, w której Laurka jest tak naprawdę bardzo chora, bo jeszcze nie było takiej sytuacji. Laurka ma teraz 17 miesięcy i to jest pierwsza taka poważna choroba, bo w grudniu byliśmy u lekarza i było się bez antybiotyków, nie miała ani razu gorączki i to było takie naprawdę lekkie, tam nic się nie działo takiego strasznego, a to co jest teraz, no to po prostu to jest prawdziwe, takie rasowe, choróbsko, no. Także mówiłam wam też, że Dawid właśnie chory 38,5 miał wczoraj, mówił dzisiaj jak poszedł do pracy, że się zdecydowanie lepiej czuje. No niestety Dawid też pracuje w miejscu, gdzie w ogóle nie może nawet wziąć L4, rozumiecie to? To jest dopiero dobre, nie? Dawid sprzedaje tylko materiały budowlane i to nie jest jego firma, tak? Tylko on sprzedaje u kogoś te materiały budowlane i on jest po prostu jak taki więzień w tej robocie. On nawet nie może zachorować, słuchajcie, naprawdę. On nawet nie może zachorować, ten człowiek, rozumiecie to? Poważnie. Jakby to było jakieś, nie wiadomo, jakieś stanowisko, nie? Że na przykład kuźwa jest jakimś lekarzem z jakiejś, nie wiadomo, jakiejś specjalizacji, gdzie po prostu, no, on jest potrzebny na już, nie? A on kuźwa sprzedaje materiały budowlane i on po prostu nawet nie może, ten człowiek, zachorować, rozumiecie to? Jest wiele różnych firm, ja też pracowałam, wiem jaki to jest gnój zawsze i wiem jak pracodawca robi problemy, gdy ktoś co chwilę sobie przynosi L4, tak? To jest zrozumiałe. Ale Dawid w ogóle, nawet gdyby chciał zachorować rzeczywiście, to musi po prostu się bronić czym tylko się da, żeby po prostu go nie rozłożyło, bo to jest człowiek, który nie może skorzystać z L4, któremu się kuźwa prawnie należy. Gdy po prostu jesteś chory, leżysz plackiem, to masz prawo iść do lekarza i dostać L4, po prostu, tak? Ale on nie może. Gnój w zakładach pracy był, jest i będzie, no tego nie unikniemy. Jesteśmy tylko ludźmi i no jest strasznie, powiem wam szczerze. Wiem, że niektórzy nawet nie mają urlopów, bo niektórzy nie chcą nawet dawać urlopów, który ci się prawnie należy. Także wiecie, ja znam tą melodię. O. Zobaczcie, tu jest nasz dydusz. Tak. Ona leży ze swoją lalą. Tak. Zrób jej. O. I pocałuj lalę. No, pocałuj lalę. Lala też chyba chora jest. Tak jak Laurka, tak? Ojej, przytulacie się. No, a w ogóle nie wiem, czy widzicie. Nie, dobra, nie ruszam. Tu Laurka leży na kurze babci Dany, nie? I tu jest druga kura. No taka z tego fajnego, takiego miłego materiału, taki ten... O, czekajcie, teraz wam pokażę, bo wstała. O, widzicie? Coś takiego, nie? I to jest kura, o której ja zapomniałam. Ona była tam u Laurki w pokoju właśnie. I to jest kura, którą kiedyś Paula, moja siostra, kupiła mi w tym. Kupiła mi w... Matko kochana. W lumpeksie. I to nie jest oryginalna kura babci Dany, tylko to jest po prostu jakaś taka... No ktoś ją uszył, nie? No i jakby ją bardziej wypchać, to by mogła...
można by było ją porównać do tej kury. Ja wam mówiłam, że u nas w domu jest bitwa o tę kurę, bo każdy chce na niej leżeć, bo na tej kurze się po prostu wygodnie, na przykład, nie wiem, no leży, ogląda telewizję czy coś takiego. No i ja znalazłam tą kurę, wyprałam ją jeszcze raz. No ale nie, to nie jest to samo. To nie jest ta kura. Fajna jest ta kura, ale to nie jest to samo. Co tam się dzieje? Cześć widzowie. To ja. Laurka. Co tam z tym dyduszem jest nie tak? Co? Co tam na tym dyduszu? Tak trzeba go pooglądać. W ogóle jaka buzia brudna, ale dobra, ci to już zezwalamy, słuchajcie, na wszystko. Tak? A, to jest, wiecie co? Bo przecież jest taki bunt na pokładzie, jak my mamy telefony, nie? I to jest taka stara komórka Dawida. Nie, Paula nie dzwoni do ciebie. Ona cały czas chce z Paulą gadać na kamerze. Paula nie gada teraz. No i to jest taki stary, popękany, słuchajcie, telefon. Zbita szybka. I on nawet nie działa i po prostu jak Laurka ma w ręku, ten prawie... O, widzicie, dzwoni. To jest halo. Halo. Wiecie, jak to jest? To tak jak są zabawki sztuczne, piloty. Dasz prawdziwy, to jest prawdziwy. Sztuczny możesz sobie... Sama się nim bawić, nie? Tak samo jak są te zabawki, telefony. No to jest to samo, no. Dziecko się nie chce bawić takim... Znaczy, no nie chce, no czasami się zabawi, nie? Ale jak już trzyma prawdziwy, to już jest... No to już jest to, jesteśmy w domu. Najważniejsze, muszę wam wypowiedzieć, co się stało z tym lustrem w końcu. Napisałam wczoraj maila, słuchajcie, po godzinie 20... chyba trzeciej nawet, i dostałam już nawet od razu odpowiedź. I słuchajcie, tak, no to jest takie troszeczkę... Kto nie oglądał vloga wczoraj, po prostu było zamówione lustro do łazienki do góry. Okrągłe 100 centymetrów. I to lustro jest wykonywane na zamówienie poprzez swoje wymiary, nie? Już takie inne, mniejsze lustra, na przykład 50, 60 można dostać od ręki, ale przeważnie właśnie w jakichś innych tych miejscach, nawet innych stronach, tak samo czekamy na zamówienie. Dobra, ale nieważne, no i słuchajcie. No i czekałam na to lustro 2 tygodnie. Ogólnie termin był taki do 15 dni roboczych, czyli do 3 tygodni, ale udało się w 2 tygodnie. No to super. No i słuchajcie, napisałam tam maila, że dostałam to lustro, zamiast w złotej oprawie to w czarnej oprawie przyjechało. No i sprawdzałam również na zamówieniu i że to nie ja się pomyliłam, tylko błąd wynika z ich strony, bo ja rzeczywiście zamówiłam złote. No i tam pani, bo to pani Agnieszka mi odpisała i oni oczywiście teraz mówię, że oni nie wiedzą, że ja to ja, tylko po prostu no jestem zwykłą osobą, która kupiła od nich lustro i nie wiedzą absolutnie, że ja mam jakiś kanał czy coś takiego. Także umówmy się od razu, żebyśmy tutaj wiedzieli. I słuchajcie, akcja jest tego typu, że no pani mi odpisała, że oczywiście to jest ich błąd i się śmiała, że... To jest drugi raz taka sama sytuacja, znaczy tylko drugi raz. 2 lata temu się pomylili i też przy lustrze okrągłym, 100-centymetrowym i też w czarnej ramie. I tak się śmiała, że to jest przypadek, nie? Słuchajcie, no ja jestem troszeczkę zła, bo czekałam 2 tygodnie, teraz będę musiała czekać kolejne 2 tygodnie, ale już wam powiem dlaczego, bo mogłabym mieć lustro już w przyszły weekend. Znaczy po weekendzie, tym co teraz będzie, nie? Ale będę musiała sobie poczekać troszeczkę dłużej, dlatego że sobie coś jeszcze wymyśliłam. I... od razu pisząc tego maila właśnie, to słuchajcie, pani Agnieszka mi odpisała, że nie ponoszę żadnych kosztów za zabranie lustra, oni zamówią kuriera, ustaliła ze mną, kiedy konkretny dzień ma mi zamówić, także lustro, wiecie, ono jest tak zapakowane, że ja po prostu tylko muszę je z powrotem zakleić i oni to tylko ode mnie odbiorą i to jest cała filozofia, także dobra, no spoko. No to też dobrze, że nie muszę ponosić kosztów i tak dalej, nie? I druga sprawa jest taka, że ja weszłam sobie jeszcze raz na ich stronę właśnie i się wyskoczyło mi takie coś jak nowość. Jest lustro w cienkiej ramie. Ja mam troszeczkę grubszą tą ramę i jest lustro w cienkiej ramie, nie? No i tam zaczął się pomysłowy Dobromil. Piu, 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 piu. No i poszło, poszło. No i napisałam tam w tym mailu, czy nie dałoby się wtedy z tego lustra zamienić na tą nowość, którą widzę u nich na stronie, właśnie lustro w cienkiej ramie. No i pani Agnieszka mi odpisała, że nie byłoby żadnego problemu, tylko te lustra, ja mam 100, nie? A to w cienkiej ramie robią w wymiarach 85 z piątkami. 85, 95, 105, nie? Nie robią 80, 90 czy 100, tylko po piątce, nie? Ale mi 105 wejdzie, także będzie jeszcze kawałek większe to lustro. Takie fajne, wielkie, duże lustro przestronne mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Więc jak będzie jeszcze troszeczkę większe, to się słuchajcie, no nic nie stanie. Oczywiście dla mnie to na plus. No i pani mi odpisała, że jest problem w tym, że oni aktualnie mają wystawione na stronie to lustro w cienkiej ramie, ale jest ono niepodświetlane. I rzeczywiście, wchodzę na stronę, rzeczywiście nie doczytałam, jest opcja, ale lustro jest niepodświetlane. No i ona mi napisała, że mogą mi zrobić to lustro w cienkiej tej ramie,
podświetlane już tak jak tam to chciałam, ale będę musiała poczekać 2 tygodnie. A gdybym chciała to, co zamówiłam z tą grubszą ramą złotą, to bym miała teraz już po tym weekendzie, nie? A tak będę musiała poczekać jeszcze ponad 2 tygodnie na to. No i sobie stwierdziłam. I tak muszę czekać tydzień. To czy poczekam tydzień więcej? To mi wszystko jedno. A bardzo mi się spodobało to lustro w cienkiej ramie i powiem Wam, że szukałam takiego podświetlanego z cienką ramą, ale w wielu miejscach to lustro było, na przykład była taka jedna strona lustro dla Ciebie, gdzie koszt takiego lustra wychodził, to co ja sobie zaznaczyłam, te parametry, i ja nie zaznaczałam, ani nie chciałam włącznika w lustrze, ani nie chciałam dotykowego, bo stwierdziłam, że później to dotykowe to lustro będzie tylko upieprzone ciągle od tych paluchów. I po prostu z racji tego, że mam z boku te kontakty, to chcieliśmy zrobić takie, wiecie, najprostsze podłączenie do tego, żeby było w gniazdku zapalanie, w kontakcie, w gniazdku. Dobra, bo znowu pewnie coś przekręciłam. No tu, w tym, na ścianie, jak pierdzielniesz, to się zapala, nie? No i słuchajcie, wszystkie najtańsze opcje. I na tej stronie lustro dla Ciebie była opcja w cienkiej ramie i najtańsza opcja 100 cm wychodziła chyba 2800 zł. A tutaj to lustro wyszło mi 1400 zł. No to kurczę, no to samo, bez żadnych, słuchajcie, bajerów, bo ja nie chciałam tych bajerów, bo one mnie nie... Ja nie chciałam żadnej daty na tym lustrze, ani żadnej godziny, mnie to nie jara, mi się to nie podoba nawet takie coś. Ja nie chciałam takich rzeczy. Na pewno bym z tego nie korzystała, korzystałabym z tego przez chwilę, żeby tam sobie tylko, wiecie, popatrzeć i na początku, a później bym miała to totalnie w nosie, a płaci się za te dodatki nie wiadomo jakie pieniądze i mi po prostu to nie odpowiada. Każdy sobie urządza tak, jak jemu się podoba, tak? No mi się takie rzeczy nie podobają, to sobie takich rzeczy nie robię. Jeżeli ktoś ma ochotę na takie rzeczy, no to spoko. No po to jest tyle rzeczy do wyboru, żeby każdy urządzał sobie tak, jak jemu się podoba, prawda? No, no i wyszło na to, że tak czy siak musimy poczekać na lustro. Jestem zła, no ale dobra, no zdarzyło się, słuchajcie, no co, no nie będę robić jakiegoś dymu, jakiejś, no nie wiadomo, jakiejś zadymy czy coś, no mylić się jest rzeczą... A chcesz Paulum gadać? Mylić się jest rzeczą ludzką i tyle, no po prostu, no trzeba jakoś to przeboleć, wybaczyć i tyle, no i najważniejsze jest to, że możemy to rozwiązać bez żadnego problemu i wilk syty, owca cała, tylko po prostu dłuższy czas oczekiwania, no i tyle, także... Papa. Paula nie gada do Ciebie. Tak. No. Paula nie gada do Ciebie, jesteś bardzo dzielna, wiesz? No, jesteś bardzo dzielna, ale widać, że się dzisiaj lepiej czuje, wiecie? Wczoraj, jak wróciliśmy, to była taka gorączka, potem trochę zeszła i znowu w nocy, do tej 3:30, no naprawdę... Straszne, no to słuchajcie, dorosły przy 39 i 4 to po prostu, no ja to jestem prawie nieprzytomna, bo ja takim jestem człowiekiem. Wiem, że są takie osoby, które, no każda osoba inaczej znosi gorączkę, nie? Ale ja jak mam 39 ponad, to ja jestem po prostu, no prawie nieprzytomna, nie? A co dopiero takie małe dziecko? I po prostu nie możesz mu pomóc, robić te okłady, to wszystko, no straszne to jest, ta taka bezradność. To wszystko w sumie dobrze się, znaczy jeszcze się nie zakończyło, nie? Ale... To, co się toczy z tym lustrem, no to widać, że się zakończy bardzo dobrze. I jeszcze będę miała cienką ramę, a nie grubą. Taką, jak szukałam wcześniej, ale mówię Wam, były takie przebitki cenowe tego lustra w cienkiej ramie. No bo widocznie to jest jakieś takie chodliwe, nie? I nie wiem, no ja też nie wiem, nie znam się na produkcji. No może to jest trudniej wyprodukować cienką ramę niż grubszą. No nie wiem, dobra, ja sobie tak, wiecie, gdybym człowiek nie widział na własne oczy, no to nie wie, jak to jest, nie? Już tyle czekałam, to i poczekam te 2 tygodnie. I wy też, widzowie, także jeszcze nie będzie efektu finalnego, słuchajcie, łazienki. Tak się zastanawiam, czy też mnie zaczyna coś brać, no bo zawsze to tak jest, że jak w rodzinie idzie, to no... Ja jestem osobą, która często potrafi się wybronić, dzięki Bogu. Moja odporność była nawet, moim zdaniem. No i my też rzadko chorujemy, no to nie ukrywajmy. Ale czasami idzie jak domino, nie? Jak już jednego weźmie, to tylko czeka też wszystkich. I słuchajcie, tak się zastanawiam, czy rzeczywiście zaczynam się źle czuć, czy to z tego niewyspania. I potem mam takie drugie myśli, że to jest i zmęczenie, i coś mnie zaczyna rozkładać. Naprawdę czuję się dziwnie, w ogóle jakoś stopy mi się pocą. Jakoś tak dziwnie się czuję. I słuchajcie, jestem jakaś taka kołowata. No dobra, to może z tego niewyspania. Dlatego, że słuchajcie, szukam telefonu, a ja mam cały czas go tutaj, nie? W kieszonce. Mówię, nie, ja nie wytrzymam po prostu. I słuchajcie, weszłam do góry, bo muszę wydrukować etykiety. A w ogóle to są podwójne kieszenie, ale ja pierwszy raz takie coś widzę. Patrzcie. Tu jest jedna mniejsza, taka trzymająca, a tu jest ta taka... Pierwszy raz takie coś widzę. Słuchajcie, i weszłam do góry, żeby Wam powiedzieć,
co się stało z tymi halogenami, bo wczoraj w filmie zapomniałam powiedzieć. Kto oglądał film, to widział, że mieliśmy problem z wkręceniem żarówek do halogenów, nie? Teraz podnoszę do góry, patrzcie, są halogenki, prawda? Zwykłe, białe takie, one są przekręcane, na razie są tak ustawione, no i mieliśmy problem, żeby wkręcić żarówkę. I tak mi się śmiać chce, no bo dosyć dużo komentarzy dostałam w tej sprawie od Was, oczywiście dziękuję, ale śmiać mi się chce, bo tutaj była taka błahostka, słuchajcie. Dostawałam od Was komentarze, że są takie przyssawki, bo nie można było chwycić tej żarówki, żeby ją wkręcić, nie? I dostawałam od Was takie komentarze, że są takie przyssawki i wtedy to się trzyma tej żarówki, można to wkręcić. A słuchajcie, to było takie proste, nie wiem jak Wam to wytłumaczyć, ale... Tutaj jest taka biała obwódka i wystarczyło ją wykręcić, wkręcić żarówkę i wkręcić to. Także śmialiśmy się, że wystarczy po prostu w końcu zacząć czytać instrukcję obsługi, bo tam też to jest. No, także taka błahostka w tych halogenach akurat była. I słuchajcie, co tu jeszcze mamy? No nic nie mamy. Jest wszystko tak jak było. Tu mamy tą klamkę do drzwi i tutaj jest to, co Wam mówiłam, że ten środek był źle zamówiony tutaj, bo to coś poszło nie tak. I to mamy zamówione. No i reszta jest cały czas do posprzątania. Tu są wszystkie rzeczy do rozłożenia, widzicie, papier toaletowy, żele do mycia dłoni i takie tam. No i ogólnie to jest to, co Wam mówiłam wczoraj, że nie mogę umyć łazienki, znaczy dzisiaj już mogę. I teraz Laurka poszła spać. Cały czas patrzę na kamerze właśnie, co tam się dzieje. Gorączka spadła, słuchajcie, jest 36,7, także rewelacja po prostu. Może antybiotyk już zaczął też troszeczkę sobie działać. Wiadomo, no wszystko z czasem. I słuchajcie, jeszcze jest taka akcja, że ja się dziwnie czuję, a poza tym ten czas chcę wykorzystać na spakowanie paczek dla Was na Vinted. Przez to wszystko, co się teraz działo, że Laurka chora, tu, tamto, nie miałam czasu po prostu tego zrobić. Wszystkie paczki mam ułożone, tylko muszę je zwinąć i nakleić etykiety po prostu, nie? I mam nadzieję, że mnie nie rozłoży i że w dniu dzisiejszym, w którym oglądacie film, to one już były wysłane wczoraj, bo teraz przeszliśmy na ten system, jak nie było jednego vloga, że ja nagrywam dzisiaj, a film widzicie jutro. Tak jest dla mnie łatwiej, bo ja cały czas nagrywałam tak, że nagrywałam dzisiaj i dzisiaj go widzieliście. A teraz jesteśmy po prostu dzisiaj i Wy widzicie go na drugi dzień po prostu. Więc mam nadzieję, że już dostaliście powiadomienie, że paczki zostały wysłane. I z góry Was bardzo serdecznie po prostu przepraszam za zaistniałą sytuację, no ale takie jest życie. Mam nadzieję, że się nie gniewacie i że... Wszyscy będą, słuchajcie, zadowoleni z tego wszystkiego. Jakieś tam gratisy miałam i niektóre osoby podostawały. Nie miałam też tego nie wiadomo ile, ale postarałam się coś tam powkładać. Także mam nadzieję, że będziecie, słuchajcie, zadowoleni i zrekompensowało Wam to po prostu dłuższy czas oczekiwania. Ogólnie bym wyszorowała jeszcze tą łazienkę, wiecie, ale ja po prostu tak się dziwnie czuję. Nie wiem, czy mnie naprawdę nie rozkłada. Tu mi zimno, gdzie ja w bluzie w domu w ogóle, kto to pomyślał, nie? Tu naprawdę mi się stopy pocą. Jestem w ogóle bez skarpet, tylko w papciach. W ogóle mi się giry pocą. Naprawdę nie, no trzymajcie kciuki, bo to jest po prostu straszne. Ale coś jest, że lata coś, bo słuchajcie, za ścianą u mnie teściowa wszyscy chorzy. U Dawida tam znajomi, jak w pracy coś słyszy, też wszyscy chorzy. Także coś jest, coś się dzieje, także no nie bez powodu się to jakoś gdzieś tu przyplątało. Także wyobraźcie sobie, że tutaj w tym miejscu jest lustro i tu będą jeszcze takie fajne dwie lampki zawieszone. I widzicie to, nie? Jak ja tutaj właśnie stoję, nagrywam i widzicie mnie w lustrze. Teraz rozumiecie? Hej, widzowie, hej, to ja odbijam się w lustrze. Oj tam, o, widzicie? Zobaczcie, bluza, tu dół od piżamy i tu papcie, zobaczcie, naprawdę mam gołe giry, a giry mi się jakoś tak dziwnie wocą. No i tu mogę Wam jeszcze raz za dnia pokazać teraz, jak to lustro, nie, czekajcie, jak to się otwiera, jak to lustro wygląda. Lustro jest naprawdę fajne, bardzo ładne. No i tak jak Wam powiedziałam, teraz będzie ta rama po prostu troszeczkę cieńsza. W tej kamerze też nie widzicie, Wam się wydaje, że ona też jest cienka, ale ona będzie jeszcze cieńsza, bo ta kamera tak niestety to nie oddaje, ale lustro jest naprawdę wspaniałe. Laurka śpi i pokażę Wam tak szybko na korytarzu, jakie dwa ogromne, takie wypchane, wielkie kartony były tych rzeczy. I zaraz Wam coś powiem. Nie wiem, jak ta kamera to oddaje, ale może się wydawać, że to jest małe. To są ogromne, wielkie pudła. I słuchajcie, ja z tego zrobiłam 8 przewielkich, przewielkich, jest taki wyraz? Ogromnych prań. Takich, no pralki to były wypchane po prostu po brzegi, nie? I ja to zrobiłam w 2 dni. Zrobiłabym nawet po 5 pran dziennie, dzięki temu, że mam suszarkę. Suszarka bębnowa, elektryczna, czy jak to się tam nazywa, to jest po prostu zbawienie. I teraz już wiem,
że gdy na przykład pojedziemy na wakacje i wrócimy, to nie będę robiła prania cały tydzień, tak? No bo nie będę mogła tego zrobić tak dużo w jeden dzień, bo nie mam gdzie tego po prostu rozwiesić, tak? I teraz będę mogła pranie po wakacjach zrobić nawet w jeden dzień. To jest rewelacja, naprawdę. Ja żałuję, żałuję serdecznie, żałuję po prostu, biję się w piersi tak, że nie zrobiłam i nie kupiłam, nie kupiłam tego szybciej. To jest rewelacja. Za Chiny ludowe tak wielkich pralek, tylu prania nie zrobiłabym w dwa dni. No nie ma opcji, bo nie masz gdzie tego rozwiesić, nie? To jest rewelacja. Polecam, słuchajcie, każdemu. Wiem, że są zwolennicy, przeciwnicy, są ludzie, którzy uważają, że te suszarki bardzo kurczą ubrania. Ja jeszcze nic nie zniszczyłam i jeszcze nic jakoś specjalnie nie skurczyłam. Nie wiem, no jakoś, no a zrobiłam prań, uwierzcie mi, odkąd ją mam, o ja pierdzielę, nawet nie chcę liczyć. Także no polecam wszystkim serdecznie suszarkę bębnową. Naprawdę, nie mówię już o tej konkretnie czy tak dalej, ogólnie naprawdę warto, jeżeli macie miejsce oczywiście, warto po prostu o tym pomyśleć. To jest rewelacja. Jak ja mogłam bez tego żyć? Nie wiem, po prostu nie wiem. Zobaczcie, jaki numer, nie? Tu łazienka gotowa. No to, że tam nie ma tych wszystkich rzeczy, jeszcze tych dwóch akurat pierdół, to jest akurat pikuś. No i ogólnie jeszcze nie ma stojaka na papier, nie ma wieszaka na ręczniki, bo jest zamówiony, ale jeszcze nie dojechał, także i tak jeszcze muszę czekać na kilka rzeczy. Ale mogłabym już ją sobie wyszorować od góry do dołu, ale stawiam na rzeczy ważniejsze, tak? Czyli zajmowanie się po prostu córką i w tym momencie na paczki dla was, żeby po prostu być lojalną i wywiązać się z tego, co wiecie, co... No na co się umawialiśmy. Tak się cieszyłam, że zrobimy łazienkę, umyjemy i będziemy się kąpać wszyscy razem. A tu dupa blada w ogóle. I jeszcze do tego wszystkiego znowu jakiś wicher na dworze jest, łeb wyrywa. No ja pierdzielę, po prostu masakra jakaś, no ale dobra. Dzięki serdeczne, trzymajcie kciuki za naszą całą rodzinę, aby nas nie porozkładało jeszcze bardziej, żeby Laurka już dochodziła do zdrowia. Subskrypcja, kciuk do góry, za co bardzo serdecznie dziękuję i widzimy się jutro. Do zobaczenia, cześć! What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.